Myślę, że pana nie trzeba przedstawiać, bo jest pan posłem całą kadencję. Wcześniej był pan i wicemarszałkiem w samorządzie. Witam pana posła Jana Szopińskiego. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Zacznę od pytania, które zadaję tak naprawdę i standardowo wszystkim. Jak pan ocenia współpracę między posłami z okręgu w minionej kadencji? Powiedziałbym tak, że faktycznie tej współpracy w sprawach rozwiązywania problemów mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego nie było. To była współpraca incydentalna, która dotyczyła spraw, które były incydentalne i bardziej dotyczyła ona stanowienia prawa w Sejmie niż faktycznego robienia drużyny wokół problemów, które nurtują mieszkańców naszego województwa. Każdy działał trochę drużynowo, ale jednak bardzo z osobna, walcząc o kwestie dotyczące czy rozwoju służby zdrowia, czy kwestii dotyczącej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. To były tego typu działania, one nie były działaniami niestety drużynowymi. Jak patrzę na scenie kadencji, to zawsze jedna sprawa łączyła, czyli loty do Warszawy, z których posłowie korzystali. Loty do Warszawy akurat tutaj nie były, zupełnie nie wchodziły w zakres zainteresowania. Ja nawet nie spotkałem nikogo, kto by występował. No ale w poprzedniej kadencji był nawet chyba jedyne posiedzenie zespołu, jak dobrze pamiętam to. Ale to, czyli ustaliliśmy, że to źle wyglądało i teraz jak pan widzi, czy jest szansa, żeby w nowej kadencji to jednak lepiej wyglądało, bo jednak chyba taka współpraca jest potrzebna i chyba mieszkańcy też tego oczekują. Wszystko zależy od ludzi, od tych, którzy zostaną parlamentarzystami w wyborach, które odbędą się 15 października i od ich deklaracji, bo pewnie jeżeli przed wyborami wyrażą oni tego typu deklaracje, że będą pracować i współpracować, to jest duża szansa na istnienie tego zespołu posłów ziemi bydgoskiej. Ja obserwowałem w innych województwach i pomimo tego, że były to posłowie z różnych ugrupowań, to jednak współpracowali dość owocnie. A myślę, że i u nas, oprócz tego, że po opozycji zajmowaliśmy się kwestią dotyczącą czy budowy S10, czy innego typu kwestiami, można było znaleźć wspólne tematy, którymi można było się zająć. Niestety myśmy się nimi nie zajmowali, nad czym boleję. Natomiast powiedziałbym nacisk, szczególnie ze strony opozycji, w kwestii dotyczącej, po pierwsze, budowy trasy S10, był powodem tego, że droga ta łącząca Toruń z Bydgoszczą czy Bydgoszcz z Toruniem została wpisana na listę finansowania rządowego. Przypomnę, że na początku kadencji to miała być droga budowana w ramach programu PPP, czyli poza budżetem. Trasa, która do tej pory żadna trasa typu S w Polsce nie została wybudowana w ramach PPP i tu mieliśmy być przez rząd w tej sprawie dość mocno pokarani, nie wiadomo za co. Ostatecznie nacisk ze strony parlamentarzystów opozycji sprawił, że ta droga jest budowana. Druga kwestia to była kwestia dotycząca realizacji inwestycji pod nazwą Kampus Akademii Muzycznej. Różnego typu działania, również moje, powodowały to, że Bydgoszcz, która na mapie muzycznej Polski dzięki funkcjonowaniu z jednej strony Filharmonii Pomorskiej, z drugiej strony dzięki sukcesom Akademii Muzycznej i absolwentów już Akademii, a wcześniej studentów, mówię o Rafale Blachaczu, sprawiła to, że ta inwestycja była potrzebna, a rząd jakoś, powiedziałbym, te inwestycje odsuwał. Na końcu premier Gliński jednak podpisał stosowne dokumenty i inwestycja jest realizowana. Dobrze, bo pamiętam nasz pierwszy wywiad w Sejmie, była mowa właśnie o drodze S10. Zmieniła się ta forma finansowania, też trochę pewnie przez kampanię prezydencką, bo przypomnijmy, to się nagła zmiana decyzji została ogłoszona na wiecu wyborczym prezydenta Andrzeja Dudy. Co dalej z tą drogą S10? No bo tak naprawdę jeszcze pierwszej łopaty nie wbito.
Ja myślę, że to już jest krótki czas do tego, żeby wbić tę pierwszą łopatę, bo wykonawcy tego ciągu pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem zostali już wyłonieni. Także tutaj nie odczuwam w tej sprawie żadnych spraw, które trzeba by jeszcze dość mocno po wyborach pilnować. Natomiast odczuwam w tej sprawie kwestię dotyczącą nadzoru nad całą tą trasą, czyli od wybrzeża aż po Płock, tak jak ona ma po prostu przebiegać. I tak naprawdę jeszcze przed kampanią wyborczą pan o tym już zaczął wspominać, krajowy program kolejowy. Tutaj w sumie też za dobrze to nie wygląda. W krajowym programie kolejowym nie wiadomo za co i dlaczego, ale Bydgoszcz została jako miasto węzłowe dosyć sporo, powiedziałbym, ukarana. Bo w ramach nawet programów dotyczących CPK i budowania szybkich linii kolejowych, żadna z tych linii nie przebiega jakby przez Bydgoszcz, to po pierwsze. Po drugie, szereg projektów, o których się mówiło, a które rząd mówił, że gotów wpisać je do programu rozwoju polskich linii kolejowych, na tym programie się nie znalazły. Mówię na przykład o kwestii dotyczącej podwójnego toru do Inowrocławia, tak żeby zapewnić dobre skomunikowanie i szybki transport towarowy. Mówię o kwestii dotyczącej połączenia, które byłoby w stronę Poznania przez Kcynię, i mówię o kwestii dotyczącej połączenia Bydgoszczy w stronę Gdańska. Mamy tylko na tym programie linię kolejową numer 201, ale ta linia kolejowa 201 była i poprzednio. Prace w tej sprawie się rozpoczęły, natomiast w tych wszystkich innych niestety nie można mówić o sukcesach rządu, a parlamentarzyści PiS-u nie mogą absolutnie mówić o jakichkolwiek swoich sukcesach, które dotyczyłyby wzmocnienia roli Bydgoszczy jako ośrodka łączności kolejowej ze światem. Właśnie też pojawił taki postulat, że być może warto zabiegać o drugą edycję programu Kolej Plus, żeby na przykład tą linię do Kcyni sfinansować, bo to jest jednak 85% dofinansowania ze strony rządu. Tylko też pytanie, czy to ma sens, gdy też sceptyczny do tego jest samorząd województwa. Nie, powiedziałbym tak, że wtedy, kiedy nie byłoby nacisku ze strony rządu na samorząd województwa, że do tego trzeba określone i to duże środki przeznaczyć ze strony samorządu, tylko rząd przyszedłby z otwartą ręką i powiedział: panie i panowie, my mamy takie pieniądze na to, aby uruchomić połączenie Bydgoszczy z Kcynią i z Kcyni do Gołańczy, to byłaby łatwiej. Natomiast na dzień dzisiejszy rząd nie dość, że w tej sprawie nie mówi nic, to jeszcze wymaga od samorządu województwa kujawsko-pomorskiego przeznaczenia na to środków. No, każdy dobry gospodarz, a w tym wypadku samorząd województwa, najpierw patrzy na finansowanie zewnętrzne. No, w innych województwach inaczej do tego podeszli, ale żeby już tematu nie ciągnąć, dzisiaj pojawiła się deklaracja ze strony polityków Koalicji Obywatelskiej, że chcą powołać zespół parlamentarny, który miałby pilnować tematu rekultywacji Zachemu. Czy pan jest zainteresowany pracą w tym zespole, jeżeli taki powstanie? A dwa, właśnie, jak pan widzi tą przyszłość tej trudnej tematyki, bo wiemy, że to jest bardzo złożone. Tak naprawdę tutaj błędy się zaczęły i za czasów syndyka. Powiedziałbym tak, że wszystko to, co służy temu, abyśmy mieli zieleń tak wspaniałą, tak jak tutaj, gdzie przeprowadzamy ten wywiad, abyśmy mieli czyste powietrze, to każdy parlamentarzysta na pewno musi się angażować. A jeżeli dotyczy to Bydgoszczy, czyli okręgu, w którym po pierwsze kandydowałem lat temu 4, teraz też kandyduję, to jest to tym bardziej duże wyzwanie. Natomiast jest to wyzwanie związane z jednej strony z ustawą i wszyscy mówią, że wszystko jest jakby w tej ustawie
porządku, dokładnie PiS tak mówi ostatnio na sesji Rady Miasta, natomiast cały czas jest kwestia, z czego ma być to finansowane. To nie jest tak, że te pieniądze gdzieś tam leżą. Powiedziałbym, tych pieniędzy wręcz nie ma, bo do Polski nie spłynęły żadne środki związane z KPO, a opowiadanie, że w KPO są jakieś środki w tej sprawie, wtedy kiedy nie wiadomo, czy one w ogóle do Polski spłyną, i obarczanie w tej sprawie odpowiedzialnością samorządu, no jest trochę, powiedziałbym, nad wyraz. Najpierw rząd, nieważne już który to rząd, jakby popełniał błędy w kwestii dotyczącej nadzoru nad tym, sprzedaży, sprzedawania tych terenów, a teraz z kolei rząd wymaga od samorządu koordynacji tego. Samorząd oczywiście może to skoordynować, tylko pytanie jest za co? Przecież nie za środki związane z funkcjonowaniem danego miasta. W tym wypadku Bydgoszcz. Co jeszcze pozwoli na dygresję, bo tak naprawdę tych środków na Zachę nigdy nie było, ani w poprzednich kadencjach i teraz, bo też nie, no, oczywiście nie wiadomo jest, kto wygra te wybory, kto sformułuje rząd, kiedy, no bo też są głosy, że być może będą jeszcze jedne wybory potrzebne i tu jest kwestia, co zrobić właśnie, żeby te środki, niezależnie jaki będzie rząd, żeby w końcu się znalazły, no bo chyba zgadzamy się z tym, że to trzeba zrobić. Powiedziałbym tak, że na razie wybory mamy oznaczone na dzień 15 października i nie ma drugich wyborów po 15 października. Na razie opozycja idzie do wyborów na dzień 15 października, żeby te wybory wygrać. A środków z KPO w Polsce nie ma, dlatego że w Prawie i Sprawiedliwość, pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a suwerenną Polską, tworzącą część dużego klubu Prawa i Sprawiedliwości, przez 2 lata następowała kłótnia. I pan szef PiS-u Kaczyński z szefem suwerennej Polski nie potrafili się w tej sprawie w żaden sposób dogadać. Wcześniej, 2 lata temu, pan premier Morawiecki podpisał porozumienie z Unią Europejską w Brukseli, w którym zobowiązywał się do określonych działań, które rząd musi podjąć, i zobowiązywał się również w kwestii dotyczącej uregulowania spraw związanych z polskim sądownictwem. I skończyło się to na tym, że Sejm przyjął stosowną ustawę, prezydent tej ustawy nie podpisał, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, który to Trybunał Konstytucyjny ma to do siebie, że do dzisiaj uczestnicy Trybunału Konstytucyjnego biorą wynagrodzenie po 40 tysięcy złotych, natomiast się nie spotykają i nie rozpatrują spraw. Dlaczego tak jest, to nie wiem. Są to wybitni znajomi z jednej strony pana Kaczyńskiego, z drugiej strony pana Ziobry. I to jest stan naszego konfliktu wokół środków związanych z KPO. Tylko ja powiem tak, no bo to jest to, co pan mówi, to jest problem. Nie mamy środków z KPO i tu mówimy o wielu zagadnieniach, bo wiadomo, to miało pójść na drogi, obwodnice. My moglibyśmy pewnie długą rozmowę poświęcić, na co miały pójść te środki z KPO, ale to są i tak środki byłyby za małe, żeby problem Zachemu rozwiązać, bo tam są, no, na sprawę związaną ze terenami zdegradowanymi nie ma zbyt dużo środków, więc cały czas wracam do pytania, co zrobić, żeby niezależnie kto będzie rządził po 15, żeby te środki się znalazły? Tam jest wiele środków oznaczonych i jest oznaczonych w ustawie niewiele z kolei takich ponad miejsc. Ponad 2 miliardy. Tak, niewiele takich miejsc, które trzeba w Polsce doprowadzić do stanu takiego, w którym będziemy mogli mówić, że nie ma już tam obszarów zdegradowanych. I na dzień dzisiejszy wychodzi na to, że należy wygrać te wybory i znaleźć te środki tak, jak one zostały tam oznaczone. Bo gdyby to była sytuacja tego typu, że rząd te środki widzi i chce je przeznaczyć na
likwidowanie tych obszarów zdegradowanych, to już dzisiaj by powiedział, że tych środków jest określona ilość. Natomiast takiej wypowiedzi jakby nie ma. Bo patrząc na Pana konferencje prasowe z ostatnich, nawet czy wypowiedzi też w Sejmie z ostatnich 4 lat, też tam dość często się pojawiał temat służby zdrowia. Z jednej strony wiemy, udało się ruszyć temat Wydziału Lekarskiego na Politechnice Bydgoskiej. Czyli nie wiem, uważa Pan, że poprawiło się znacząco? Powiedziałbym tak, że na terenie naszego województwa pokazałem tym, którzy rządzą, jakie mogą być kierunki w kwestii dotyczącej powołania Wydziału Lekarskiego. Pewnie tak jak w innych miastach naszego kraju, ten wydział nie będzie za duży, bo na początek to będzie około 60 studentów. Przypomnę, że startujący dopiero od roku przyszłego, ale pozostało wiele kwestii do rozwiązania dla mieszkańców województwa, które, no powiedziałbym, powinny zostać rozwiązane. Sprawa pierwsza. Od roku w szpitalu klinicznym numer 1 jest czek, papierowy czek na 300 milionów złotych na budowę centrum leczenia dzieci. No my jako bydgoszczanie nie chcielibyśmy operować papierowymi czekami, które po roku nie mają żadnego pokrycia. Mamy w tym województwie jednego ministra, drugiego ministra. Ja apeluję do honoru w ogóle tych ministrów, żeby tym się zajęli, żeby jeszcze przed 15 października podpisać w tej sprawie umowę finansową. Umowę finansową, która dokładnie określi, kiedy i na jakich zasadach te pieniądze do Bydgoszczy trafią. I druga sprawa. W ostatnim czasie w ramach Funduszu Medycznego został rozstrzygnięty kontrakt na kwestię dotyczącą finansowania oddziałów ratunkowych. Nie do przyjęcia w ogóle w naszym województwie jest, że 3 oddziały ratunkowe w szpitalu numer 1, numer 2 w Bydgoszczy i w wojskowym 10 szpitalu klinicznym nie było ani grosza na funkcjonowanie tych oddziałów ratunkowych. Dlaczego tak mówię, że to jest sprawa niezbyt dobra i powiedziałbym wręcz bardziej przystająca do słowa skandal. Dlatego, że w naszym województwie na jeden oddział ratunkowy mamy 186 tysięcy ludzi przypadających. To jest najwięcej w Polsce. Najwięcej w Polsce u nas przypada na jeden SOR. I w związku z powyższym, po pierwsze, musi być tam doskonała obsada kadrowa, a poza tym te SOR-y muszą być dobrze zaopatrzone. Jeżeli Ministerstwo Zdrowia w ramach konkursu nie daje tym SOR-om żadnych pieniędzy, bo założyło sobie, że w pierwszej kolejności sprzęt otrzymają SOR-y w miastach do 200 tysięcy, bo będzie można tak jak teraz pojechać z kolejnym czekiem tekturowym i w tych szpitalach to wręczyć, to jest to swoistego rodzaju skandal i ci ministrowie powinni też nie organizować kolejnych konferencji, nie powinno się mylić panu ministrowi Schreiberowi, że raz szpitale w jego okręgu uzyskały 1 miliard złotych, a na kolejnej konferencji mówi 750 milionów, no widocznie odliczył już ten jeden czek tekturowy, że te pieniądze nigdy do nas nie trafią. Panowie ministrowie, apeluję do Was, do 15 jeszcze sporo czasu. Dobrze. Dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję bardzo.